Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Spichris, Straż Zasłony, Dragon Age. I co, zaczniemy do jakichś pogaduszek, przebrania się, znaczy zobaczenia, w co możemy się ubrać. W skrzynce mam jakieś niby nowe rzeczy do odebrania. Okej, co sobie zamieniamy? Na pierśnik krwawego smoka. Hem krwawego smoka i szata krwawego smoka. Stylizacja. Garderoba. No nie powiem, niektóre te stylizacje całkiem fajne, a niektóre to dziwne. To tak nawet fajnie wygląda, może być. Zapisz. Puste miejsce, hełm. Nie mam hełmu? No, czemu nie mam hełmu? Stylizacja broni jakaś. O! A niech będzie. Zaszalejemy z wyglądem. Może coś pewnie się jeszcze dziwniejszego odkryje? O, tarczę? Nie, no to trochę przesada, co? No to jest po prostu taka zwykła. Poniszczony puklerz. Z upadłego królestwa to tak trochę... To nie, no... Za mocno. Czemu ten? Poręcz ręczna? No to może być akurat. Dobra, a tu mamy to. A, bo tu jednoręcznym zmieniłem, to jest po prostu dzielnie dwuręczne. Okej, dobra. I wdzianko. To jak normalnie biegam, to takie dziwne też mogę mieć? Nie, no to jest przesady. Zwykły ubiór. Okej. No, dla niej też mogę coś zmienić. No, patrzcie wy. O! Miejsce załóż, czemu nie? Łuk. Ma się obrócić, czy coś? Zwykły i ten. A masz! Niech ci będzie. Zaszalej sobie, chociaż ty. Nie, jeszcze nif. Jak to zwali? Jeszcze cała czarodziejka, co tam ma? Znaczy ja mam wrażenie, że te zwykłe rzeczy... Na przykład ta wygląda lepiej od tego. Czy mi się tylko tak wydaje? Stawi jej. Moim zdaniem to lepsze jest. Znaczy, ładniejsze. A tutaj co ma? Akurat to jeszcze jakoś ujdzie. Dobra. Co tam u ciebie, panie Kresnalu? I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, alright? Alright. No, nawet kurze zdążyli zabrać. O, z tą niestety nie pogadam, szkoda. Lustro transformacji? Pewnie miejsce, gdzie mogę sobie zmienić własny wygląd. No jak? Nie, nic nie chcę. Dobrze jak jest. Dobra. Co to jest hard? Co to tam u niej słychać? Co tu jest w ogóle? Nowy obszar czytelka. Zacja biblioteki, wprowadzenie do latarni. Kodeks. Wiadomości, ale na razie brak. Kodeks. Smok i cienia. O tych winterskich templariuszach. Wspomnienie o zakonie templariuszy bez wątpienia przywodzi na myśl opancerzonych członków południowego zakonu. Templariusze ci są wyszkoleni do walki z niekontrolowaną magią, magią krwi i plugawcami w celu ochrony ludzi, tym samych magów, przed najbardziej niebezpiecznymi przejawami mocy magicznej. Są oni jednak również ucieleśnieniem kontroli południowego zakonu nad magami i wymuszają przestrzeganie jego licznych reguł i przepisów dotyczących magii w ogóle.
Oprócz szkolenia się w walce, templariusze ci spożywają lirium. Minerał ów, zwykle używany przez magów w zaklęciach i rytuałach, daje templariuszom odporność na magię i zdolności rozpraszania. Fakt, że jest on również uzależniający, co związuje ich z zakonem i powoduje paranoję, obsesję, a z czasem wreszcie demencję, często jest zamiatany pod dywan. Owszem, dobrze znamy tę wstydliwą tajemnicę. Jak mogłaś wywnioskować z mojej wzmianki o południowym zakonie, w Imperium Tevinteru lecz ma się odmiennie. W Tevinterze wiemy, że magia dodaje przysługi pod warunkiem, że pozwoli się jej kwitnąć. Nie tłamsimy talentu, lecz go pielęgnujemy. Nie znaczy to, że ignorujemy niebezpieczeństwa związane z magią oraz to, na co może pozwolić mającym złe zamiary, jeśli się ich nie zwalczy. Podobnie jak na południu, nasi templariusze szkolą się w zapobieganiu nadużyciom magii krwi, a także w spostrzeganiu demonów oraz dotkniętych opętaniem. Nasi templariusze nie przyjmują jednak lirium, nie egzekwują też niepotrzebnych przepisów, nie mają władzy nad magami, lecz kierują się decyzjami naszego wielce szanownego magisterium, służą zakonowi oraz mieszkańcom imperium. Muszę przyznać, że wolę nasze podejście do sprawy. Z listu napisanego przez Litisę Palus, mieszkającą w przygranicznym miasteczku Imperium Tevinteru, do kozynki Vorlai 915 wieku Smoka. Okej, super. Dobra, to przeczytaliśmy sobie świat tez. O, tego to wszystkiego nie będę czytał. Ktoś ma ochotę, to sobie się zapozna z tym, co tutaj w ogóle istniało i o co to chodzi. Prowadzenie do latarni. Niegdyś latarnia była miejscem nauki z narzędziami do badania tajemnych właściwości wielkiej magii. Gdy Sola zbuntował się przeciw tym, którzy zwą się naszymi bogami, stała się jego centrum operacyjnym z narzędziami do badania najlepszych sposobów na uwolnienie się spod tyranii Evanuris. Jesteście tu bezpieczni. Zarówno ci zrodzeni z ciała, jak i z pustki. Każdy, kto chce pomóc, jest tu mile widziany. Magia latarni zaspokoi wasze potrzeby, zapewni wam wygodę, a nawet pomoże zrozumieć różne języki tym, którzy uciekli z odległych części Imperium. Jeśli jeszcze czegoś potrzebujecie, spytajcie o powolną strzałę, a ja wam pomogę. Wylasan. Nic sprzed pół roku. Aldwir. Strife w końcu zrezygnował z wysyłania zespołów do ponownego wytyczenia utraconego szlaku. Ścieżki nie otworzą się bez magii mapy, a mapa przypadła. Wiem, że było mu trudno podjąć ostateczną decyzję. Żyłkę od gniewu na jego czole było widać przez wiele dni. Może teraz zacznie się tym wszystkim godzić. Większość pozostałych już to zrobiła, ale oczywiście jako dowódca tamtej misji Strife postrzega twój opór i jego skutek jako coś w rodzaju osobistej porażki. Damy mu trochę czasu. Twoja nieobecność jest błogosławieństwem i liczymy, że twoja współpraca z Warikiem trasem przebiega pomyślnie. Cieszysz się, gdy usłyszysz, że niektórzy z młodszych skaczących za zasłonę są bardzo podekscytowani twoją wyprawą. Śladem samego straszliwego wilka musisz ich uraczyć po swoim powrocie. Irelin. Okej. Dobra. Oznacz wszystko przeczytane, może potem się coś trafi, mapy, oznaczone nowe miejsca, okej. Znaki i zwiastuny. Drużyna podejmuje próbę powstrzymania straciłego wilka, na świat wydostaje się pradawne zło. No tak, tak, standardowo. Jest dobrze, a wychodzi jak zwykle. No dobra, przebiegnijmy się tutaj, tu się coś świeci, ale nic nie można wziąć. Tutaj nic nie ma, nie ma. Coś tu jeszcze widać? Nie bardzo. Tam przebiegłem. No dobra, to tylko na dół. Chyba, że tu coś jeszcze jest. O! Ale dał susa elegancko, kurde no. Do takiego bysiora to zwinny. Tabliczka przy drzwiach. Trzy spotkania twarzą w twarz pod nieposkłonem. Jakieś tajne przejście? Dalej na raz nie będę nigdzie tutaj wychodził. To w ogóle za stół jest. Można? Nic nie można. Można, to nie można. Idę dalej. Drzwi automatyczne, kurde. Niezła technologia. A tu już nie? Ej. Wow! Jezu, widać! Nieco podniszczone, ale i tak robi wrażenie.
Rook, you're awake. And we're... in the Fade. This is where people come when they dream, but dwarves don't dream. And somehow, I'm here. Yeah, it's unreal. Nev thought we should talk about what to do next. We should. But maybe look around a little? We might be here a while. Czego my siedzimy w pustce? O co chodzi? O, na wolności drugi poziom. Zwiedź latarnię, zbierz drużynę przy stole w bibliotece. Opcjonalny partner z Nev. Opcjonalny partner z Hardingiem. Harding, znaczy się. Oczywiście. 3 punkty dostępne. Przetrwanie, specjalizacja kosiarz, specjalizacja bohaterstwo i specjalizacja pogrom. Tutaj broń dwuręczna, kosiarz. By całe życie z wroga precyzyjnie rzucają tarczą i wracają swój ból w siłę. I bohaterstwo. Największym mecem w szeregach szarej straży bohaterowie to urodzeni przywódcy, którzy mówią przy mierzeńcu. Podstawią ich zapał do walki i posługują się tarczą jak zabójczą bronią. No, wymagany 20 poziom, czyli na razie inwestujemy tutaj, bo nic innego nie mam do wyboru. Tu mam kopnięcie z rozpędu. Seria tarczą, kół, po czym shift i lewy przy powrocie. Będzie rzucał i rzucał i rzucał tu. Kontruderzenie. Odbij atak wroga i wykonaj potężną kontrę, okej. Koziunkujące ostrza. Spacja, pod czym klawisz, shift plus klawisz, myszy. Teraz będę prowadzony po tym, tak oddechnę po przewrocie. Kurde, trochę tego jest i nie wiadomo tak naprawdę w co tu pójść. Mam nadzieję, że potem będzie można to normalnie zresetować za darmo. No dobra, na razie co? Kontruderzenie. Poszło. Tu mam większe wzmocnienie bierne. Padek, ataki zwykłego wartości trafienia krytyczne, jeśli cel jest obalony. Tak, to bym musiał gdzieś tutaj pójść, żeby to coś dostać o to. Zdolność furia kuźni. Cios, pocisk, obrażenia, ogień, na wroga spada z nieba płynący deszcz stalowych mieczy. Dawaj. U nie mogę pozyskać, koszt. To muszę najpierw odblokować. Dobra, i tak. I jest. I koniec punkciorów. Dobra. Można rozszerzyć tak jakby. No i tyle. Na razie tutaj. I co, trzeba by pozwiedzać, pogadać. Nie można ciekawego. To tu jest. Jadalnia. Dobra, ale po co jadalnia, jak tu nikt nie gotuje? Zbierz imperialny splot. Materiały, okej. Okay. Czyli warto zwiedzać. Trzeba będzie coś produkować później. Zawartość naczelna takim czymś z czasem wygaśnie wraz z twoimi postępami. Czyli... jak coś mam zagadać do kogoś i jest taki znacznik, to po jakimś czasie mi to przepadnie. Okej, okay, dobra, dobrze wiedzieć. Malowana doniczka, cenny przedmiot. Okej. Spoko. Nie ma nigdy nic zaskoczy, nie ma nic ukrytego, nie widać. Co za to coś jest? Narzędzie kowalskie, złoto,
Tajemniczy liścik. By otwarło się przejście do biblioteki, trzy pary muszą się spotkać twarzą w twarz. A to też gdzieś widziałem. Użyj obrotowych ramion. Muszą się spotkać trzy twarze twarzą w twarz. A gdzie jest druga twarz? Tam jest. Po drugiej stronie. Muszą się spotkać trzy twarzą w twarz. Tu żadnej nie ma, to gdzieś musi być jeszcze jedna. Albo trzy pary muszą być. I tamto jeszcze muszą wrócić, żeby tamto otworzyć. Okej, okay, dobrze wiedzieć. No, właśnie, właśnie, właśnie. Nie się tu nie zabij przypadkiem gdzieś, bo to wstyd byłby. O, coś czasowego. Okej. Okay. Co to niby? Wisps. Figures are in the Fae, but I swear they're following me. You're right? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. I made a call that got you injured right after we met. I'll be fine. You trusted me for the job, and I delivered. That's what counts. If we're stuck in this, let's hope you can trust me again. Ufam ci. Obyszło spokojnie. Tak. Serduszko podpowiada mi, że to jakieś opcje romansowe i tak dalej, nie? All right. But I still wish we had a smoother start. So much for first impressions. Here's hoping I'm better on the second. Well, you're not bad so far. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know or knew before Solas changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. Wyjaśnijmy to. We'll figure this out. I'm sure of it. Really? Do you know something I don't? No, we just... Well, we have to, right? Yeah, that's the job. Mef pochwala, no i super. No tutaj nic nie mogę więcej. Będę zaatakować po tego. Okej, to wypad stąd. Twarze. I są tu jeszcze jakieś twarze. Tu jest niby jeden. No się nigdzie nic w ciekawym nic nie patrzy. Wszystko zwiedzić tak naprawdę. Warsztat. Za dziwne odgłosy. Dobra, to trzeba przekręcić. Must be two more. Dokładnie, jeszcze dwa muszą być. Dobra, tylko tyle tutaj jest? Nic więcej? Serio? No, wygląda to, że tak. Rozwalone, zniszczone, wejście zablokowane. Może później się jakoś kupuje, co? O, jest jakaś skuteczka. Złoto, dobra. Ej, nie spadnie mi tu. Okej, wypad. Tu byłem. Tam nie wejdę chyba, ale czy tam jest to jakieś postać? Raczej nie wskoczy, nie wydaje mi się, ale tu jest postać. Obracać i gdzie jest jej towarzyszka na pewno. Tylko gdzie? Ej, ja tu nie widzę innej postaci za bardzo. Chyba, że to jest tam. Nie widać. Co, mogłem tylko w tą stronę gdzieś odwrócić, ale tutaj nic nie ma, przecież po prostej. Tam, ale tam nic nie ma. Dziwne.
naprawdę dziwne. Dobra, poszukam później jeszcze. Może to się jakoś przesuną tutaj z czasem, czy coś się stanie? Tu jakieś takie wiry energii są? Może z nimi też da się coś zrobić? Co tutaj jest? Wasn't supposed to go this way. Harding, okay. What do we do now? What do we do? Uspokoimy się, przemyślimy, prześpimy. Harding? Oh, hey, Rook. How's it going? Jeszcze więcej można coś? Widziałeś już takie miejsce? Did you ever find places like this chasing Solas with Varric? Not exactly. But with Solas, it was always about the Fade, or the Veil, or some other in-between place. Varric always hated it, though. At least this place feels different. Maybe safer? Okay, wszystko w porządku, albo masz rośliny? Wszystko w porządku? Harding, are you doing all right? I don't know. Are you? Is anyone? Anyway, doesn't matter how I'm doing. What are we gonna do about this mess? We were going to go back through the Illuvian, right? Let's start with that. As soon as we can. You know, you can take some time to just... Now you sound like Varric. Varric and I started this. And I can't stop. Not now. Don't ask me to. So, come get me when you're ready to go. Alright? Dobra, dobra, spokojnie. A klopsy to się polewa sosem i zagryza, no. Jest jeszcze ciekawego. Ja już nie pogadam. Tu nic nie widać. Tu też nic na razie nie widać. Nie jest też żadnego jakiegoś innego wejścia, przejścia, ani żadnej figurki. Dobra, tu po bokach. Kasiora, tylko kasiora. A gdzie jest kolejny posąg? Kurde. Czy nic nie ma? No chyba, że nie da się tego od razu po prostu zrobić. Tutaj naprawdę to by dolatały, czy przesuwały się. A nie, jest tutaj. To by był w takim razie, tylko ja go nie za bardzo widziałem. To jedziemy sobie. Okej, tamte muszę pójść przewrócić. Przekręcić. Przekręcić, czy stary. Okej. Jeszcze jedną parę trzeba by znaleźć. A ten chyba dałem w bok, a nie w tą stronę. Zamiast schodami to tutaj, a spoko. Dobra. Patrzaj się tam, tam się patrzaj. That's the second. One more to go. No i fajnie, no i fajnie. Już widzę, że jeden da się tam na górze sami przekręcać. No może nie na sami, ale tutaj po schodach. No. Tu coś jest. Przekręcenia się, a tu drugi stoi. Łatwy to. Zagadki muszą być trudne. Okay, that did something. Teraz pójdę sprawdzę co. Szliścik. Wyblakła notatka. Co za miejsce? To tu planowaliśmy rebelię. Mieliśmy odmienić przyszłość elfów, obalić tyranów i tak zrobiliśmy. Teraz ścieżka na zewnątrz nie działa. Będzie ciężko odpalić wszystkie eluwiany. Co Lasi, jeśli to widzisz? Będę szukać cię tak samo w tym świecie, jak i tym śmiertelnym. Tylko postaraj się za bardzo nie narozrabiać, zanim uda nam się tam dostać. Kto to napisał? Nie, zanim tutaj przyzbiorę, to chcę sobie zobaczyć. O, właśnie. Pokój muzyczny.
Złotko, złotko, jeszcze raz złotko. Zamknięte. Kryształ bez skazy. Tutaj nic się nie... No to tutaj też, ale tu coś jest. Pozycja biblioteki. Wspomnienia duetu. Partytury pozostawione przy tym instrumencie wyglądały, jakby zostały skreślone dłonią mistrza, ewidentnie stworzonej dla duetu. Zapisowi towarzyszą czyste, emocjonalne impresje, sumienne ćwiczenia pod okiem bezwzględnym dla pomyłek, spokój spełniania prywatnych aspiracji z dala od szczerej ignorancji i fanatycznej wiary, niewypowiedziana radość, od której aż niesie się echo, a na końcu wspomnienie miłości. Dwa rozpromienione spojrzenia spotykają się podczas crescendo. Chwila wzajemnego zrozumienia, widzieć w pełni i być w pełni widzianym. Imprezy się rozpływają. Widzieć w pełni i być w pełni widziane. Normalnie jak tekst z Awatara. Widzę cię. Dobra. Okej, to by było tyle. Tutaj. No to drużyno, zbieramy się. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey. Varric made his choice to go talk with Solas. He knew the risks. We all did. And now Solas is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solas called it the Lighthouse. He did? When? Sorry. It was while I was unconscious. Solas appeared in my dream. Really? I'm glad you're all right. From what I saw, he's trapped in the Fade now. Not here, but some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solas can speak with people in their dreams, even kill them. He said our connection wasn't strong enough for him to do that. He could only reach me because I bled at the ritual site when I got banged up. So Solas is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Jest przerażającym bogiem. Nie kłóci się o etykietki, bo oczywiście, że nie. A więcej? Elfi bogowie byli niebezpieczni. I worked with the Veiljumpers. We study ancient elven artifacts and we've learned a lot of the history. The ancient elves were so powerful that their artifacts are still dangerous thousands of years later. And they're gods? They might not literally be gods, but I can only imagine how powerful they are. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solas can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solas had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elginarn and Gilinane. Two of the ancient elven gods that Solas rebelled against. Ucieczka to nasza wina. Damy radę. They're our next target. So we set our sights on a pair of elven gods. Like it's easy. Who else is gonna do it? If they're loose, they need killing. They were evil tyrants who enslaved their people. We need to stop them. Solas says Elginarn and Gilinane drew on the Blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one... god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev, but the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with.
And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Nawet przed chwilą nie wiedziałaś, jak się stąd wydostać. Moim zdaniem Nef ma rację. If Elgenarn and Gilinane are worse than Solas, we can't go in blind. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solas's word about all of this. Then let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, and then we take our shot. Fine. The Illuvian led us here instead of back to Minrathis. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Ha! Czyli jednak da się jakoś tam normalnie wyjść i o tym wiedziała. No dobra, coś mnie się skołowało, że ona coś marudziła, że nie wiadomo gdzie jesteśmy i co z tym zrobić. No dobra. Tu? No dobra, zamknięte. Może później da się to jakoś otworzyć, nie? Jak poznam lepiej to miejsce. No i faktycznie jest. Było zamknięte, nagle się otwarło. To. Eluvian straszliwego wilka. Większość z nas podróżowało przy użyciu eluvianów tylko na życzenie tych, którzy nazywają się naszymi bogami. Uważamy je za lustra, które prowadzą od jednego do drugiego. Parę, która pozostaje połączona niezależnie od odległości. Torach przechytrzył tak zwanych bogów. Gdybyśmy użyli zwykłych eluvianów, mogliby odnaleźć naszą kryjówkę. Solas ulepszył pracę Juna i stworzył lustro, którego śpiewający kamień może zmienić swoją melodię, by przenieść nas do dowolnego eluvianu, a nie tylko do tego drugiego. Dzięki temu możemy znaleźć się tam, gdzie potrzebuje nas rebelia, bez obaw o pościg. Podróż jest równie bezpieczna, co w przypadku zwykłego eluvianu. Jeśli masz pytania, poproś o powolną strzałę, a ja cię poprowadzę w Lassan. Sprytnie. Czyli to jest z czasów, gdy wybuchła rebelia przeciwko starym bogom. O, nieźle, nieźle. Drużyno! Potrzebujecie. Przed wyruszeniem należy zebrać drużynę. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Illuvian. If it even takes us back to Arlathan. Nev, you sure you're up for this? Don't worry about me. Shall we? Let's do this. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... Shut it down! No, 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 I'm no. trying! It's not working! I can't contain it! Strife, Irulin. What are you doing back in Arlathan? A long story. Isn't it always with you? And did I hear you're going by Rook now?
Nev, this is Strife and Irulin. They're veil jumpers like me, experts in elven magic. I worked with them before Harding and Varric recruited me. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harrell's... sorry, Solus's ritual, isn't it? Thought you were supposed to stop him. Or did unforeseen complications lead to unforeseen consequences? Again. Wciąż się wciekasz o mapę. Próbowaliśmy, w sumie go powstrzymaliśmy, nie i nas. Próbowaliśmy, no. We found Solus and stopped his ritual, but things took a turn. The magic went wild. Solus was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elginarn and Gilinane, supposedly. Mathalanast. The return of our gods, the Evanuris. If those two are back out in the world, it explains a lot. Like what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Something that would need a source of tremendous magical energy, like two of our old gods. No tak, więc bogowie istnieją, to co teraz? No dobra, a co z tymi bogami? O co z nimi chodzi? Anything you can tell us about these gods? Solus might be a bastard, but compared to the Evanuris, let's just say they weren't known for being kind rulers. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanuris, and a reason he imprisoned them. Of all the ancient things to unearth, of course it had to be two of the Evanuris, and of course it had to be you that unearthed them. Tarith is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Luter. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifact it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... we'll find Belara. Wciąż jesteś ranna. Nev, you're injured. Stay here with the veil jumpers. It's a headache. I'll be fine. I know you want to help, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. All right. Just watch your backs. We'll meet you back at the veil jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Been to this part of Arlathan before. This fog's strange. It all feels a little off. Like everything shifted a little bit. Mapa. Okej. Okay. Uścisku entropii. Eluvian na latarni jest obecnie blokowany na lesie Arlathan. Grupa elfów nazywana skaczącymi za zasłonę, może być w stanie pomóc w naprawieniu go, by mógł posłużyć do podróży w inne miejsca. Znać Belarę Lutare. Szukaj klucze, no to będę szukał. Nie mam chyba za bardzo i tak wyjścia. Dużo trufla. Fajny przedmiot. Razem trufle, będzie co żreć. Is that suit of armor moving? Zdecydowanie tak.
O, jest Glad. Hello. Gotcha. Wow. Oh, people. Where'd you come from? Belara? Belara Luter. Strife and Irulin sent us to find you. Wait, didn't you used to be a veil jumper? You left with Varric. What was your name? Rook. At least that's the nickname Varric gave me. Lace Harding. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The Elven gods Elginarn and Gilinane have escaped from Fen'Harel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. It's a lot to take in. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god or gods could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veiljumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. No, to zajebiście. Strife and Irulin said you're their best veil jumper. Hope that means you've got an idea. Maybe. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it, safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I really, really hope so. Well then, let's get going. Okej. No to do bańki, super. Z której nie da się wyjść. A jak coś spierniczymy, to wybuchnie i nas zarzuca. Dobra, tam jest bańka, ale tu na pewno jeszcze coś jest do odkrycia. Królik, gdzie mam królika? Camp all the way out here? There are veil jumper camps all over Arlathan. It's a big forest. You never know where the magic will start going wild. Czy to bez skazy jakieś lirium? Czy to bez skazy? Okej. Już nic nie ma. A królik mi zwiał. No to jest chyba pułapka na niego. Nie, może nie. Ale to się chodzi? Ja się normalnie. Właśnie w takich miejscach to są sekretne przejścia za wodospadem. Ale chyba nie tutaj. No nie. Albo jestem za duży i się nie zmieszczę. Na ryby, tam to raczej nie ma co zjeść, bo się spadnie. Ale jest tu coś jeszcze. Wyrzeźbiony brukowiec, cenny przedmiot. A, to nie ukryty, brukowiec. Drugą stronę. Już się wiem. No, może gdzieś też. Wrócaj. Wskoczysz? Jest to, nie? I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. We've handled our share of demons. A, a few dozen more shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Threats like us, I'm guessing. Czemu się tak świeci? Podejrzane. No dobra.
tutaj, na drugą stronę. Czy da się pójść tam? Się da pójść? Kurde. Trochę tutaj do zwiedzania jest, szczerze powiedziawszy. Mostem trzeba tam dojść na pewno, ale zanim idziemy tym mostem, to tu jeszcze zobaczmy. That's the edge of the bubble. Can't pass through it. We need to shut down the artifact first. Czyli tu. Najpierw artefakt. A, tu jeszcze może być. A tu jak się dostać? Chyba się robi potem wspinać, nie bardzo. Gdzieś od drugiej strony, czy jak? Też nie wskoczę. Ale to nie będę tu zrobić. Te się zaryły w glebę i zwiały. That water just swirling into the air. I've never seen that kind of magical anomaly here before. We call it the whirlpool. They're not usually this big though. Ah, jest tam bardziej mały, okej. Okay. Oczywiście świeci się, żeby człowiek przypadkiem nie przegapił, nie? Ledwie czytelna wiadomość. Stwór złamał mi nogę. Wradan dostał ostrzem w brzuch. Słyszymy ich nad nami na moście. Kiedy przejdą, spróbujemy uciec. Nie mogą czekać na nas bez końca, prawda? To mogą, jak są konstruktami, to mogą, zdecydowanie mogą. Mięso w rękawce. Okej. Teraz nasuwa się jeszcze właśnie pytanie, czy jak tu znalazłem takie mięso, to mogę go dziś ubić, żeby mieć go więcej. Tylko mogę znaleźć. Bo nie ma ich tak jakby z powrotem, nie pojawiają się. A nawet jeżeli by były, to niby czym je ubić? Nie mam łuku. Czy to miało tam być? Albo się zakopał. Nie, nie bardzo widać, że to coś jeszcze miało być. Czego? Przepraszam, zejdę na dół. O nie. Wejdę na ten most, więc pewnie trzeba skorzystać z tego vorteksu, tak? No nie, na most mogę normalnie wejść. Gdzie ty tam prowadzisz? Demons! Right where we need to go! Then let's deal with them quick. Zdolność towarzyszy. Użyj tab i wybierz zdolność towarzysza. Każdy towarzysz ma specjalne zdolności, które można wybrać z koła zdolności. Okej. Okay. Aha! Dobra, tam ma co? Leczenie ma, przywrócenie zwiększone obrażenia, a ta? Leczenie i pociski pustki. Great hit, Valara! Leczenie, no to na siebie tylko? To na przykład daje orzeźwienie, ale komu? Samona na przykład. Czemu się nie leczy?
kurde. Ty. Używaj skrótów zdolności, przyjmuj lewy kontrol i nacisnij odpowiedni przycisk. Dobra. Tu może ulecz. Zaraz zobaczymy, kogo uleczy. Cię. A może to? Kuriaku? Zobaczymy, co to da. Lecimy. Dobra. Ja tak się zastanawiałem. Nie pomoci czy nie? Wiem, aby poświęcić obecne zdanie związane z nim znacznie celów. Pomógł ci one znaleźć drogę. Aha, okej. Okay. Ale nie chcę narazić do świątyni. Nie do środka. Tutaj jeszcze sprawdzę, jak mi zaprowadzi ten wir. Zobaczmy, było go z dołu. Tak w ogóle to awansowałem. Mapa, mapa. Umiejętności. Dostępny jeden punkt. I co dalej? Co dalej? Tutaj starczy, co jest? Widmowy bastion. Wzmocnij swoją broń i chroń się przed wrogami, którzy będą na tyle głupi, by cię zaatakować. Wrogami, którzy trafią cię atakiem wręcz, otrzymają obrażenie i bardzo dużo zachwiania. W czasie swojej aktywności zwiększa obronę o 50%. Aha. Takie coś. Pewna śmierć. Możesz teraz przytrzymywać ataki końcowe, co zwiększa ich siłę. Użycie ataku w idealnym momencie dodaje potężny efekt zależny od rodzaju broni. Mhm. Jak czwórką się tam zapnie, tutaj jakieś co? Dodatkowe obrażenia, to pewnie zdrowie podnosi, tak? Aha, wykonanie powalenia przywraca ci 200 punktów pulsowe i daje odbicie. Dobra, daj to. Okej. Okay. Leczenie się dobra rzecz, nie? A zresztą zobaczymy z czasem. W razie czego da się zresetować. Widziałem ryby. Ryby widziałem, co? Skoczyć? Może tam trzeba skoczyć z góry. Musimy zacząć podróż tutaj. Nie wiem, czy tak dało się skoczyć aż. Z woda, nie? Mi tak wydaje, że to gdzieś prowadziło, ale pewnie to nie jest. Po prostu takie. O nie. Da się z tym porwać i gdzieś polecieć, ale najwyraźniej. Taki efekt po prostu. Ale warto sprawdzać. Tu. O, chodź ta. So what is this artifact we're looking for exactly? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. Tak jak mówiłem już wcześniej, biega się na początku, zbiera wszystko, rozwala wszystko, zagląda w każdą dziurę i sprawdza każdą beczkę. To to miga jakiś. A, kapunek jakiś, co? To? Nice to find ruins that haven't been picked clean.
Most people are too afraid to go this deep into Arlathan. Except us veil jumpers. With how wild the magic's been here, I don't blame them. Tak, jakoś tam zbroj znalazłem, tylko pokazało mi się to pod mapą, znacznik. A w ogóle... What was this place? Could have been a temple, could have been where they stored food. Zbiera monitory. But judging by the sentinels, it's probably something important. Ultra white. To ta mapa to w dziwnym miejscu jest tak samo. It almost feels like an armory. Or something like that. Opis misji. What's an armory doing this far out? Warlords. Ancient elves had a lot of them. Wow. I've never seen anything like this. Wait. Is this? No! It can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. Znaczy gdzie? O czym ty, kobieto, do mnie rozmawiasz? Już myślałem. We just supposed to jump across? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Zaraz go poszukam. Ach, kurde. Nie wiem, czy tutaj jest skubane, no. Takie są. No dobra. Patrzmy te kryształy. Jakiś jeden, jest coś innego. Got it. Bring it over here and slot it in. Dobra. Dawaj. And there we go. Easy. Huh. That's a great trick. Okay, spoko. Za mną. A resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go up the path. Doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. Tam kobieto masz, co? Po prostu zniszczyć, tak? A nie, sorry, ona ma majsterkuj. Dajesz? Majsterkowiczka. Ostrzeżenie przed atakiem. Muszę spacji, by wykonać unik. Nastąpi atak wręcz w obie twojej głowy, rozbłyśnie wskaźnik. Wykonaj unik lub obronę, by nie odnieść obrażeń. Okay. We got company. Zostało. That's the last of the magic energy.
Path should be clear ahead. Okej. Okay. Powinna to powinna. Ale zażyjmy tu ludzie na wszelki wypadek. Tego skrzynia zebrałem. Nie widać nic. Tutaj też nic nie ma. No to idę dalej. W drogę, towarzysze, w drogę, chodźmy, chodźmy. Szkoda czasu, no. Zrzećcie się tam, ja nie wiem. Jakbyście czegoś szukali. O, tutaj coś ciekawego. So that ritual, the big one where the sky was ripping apart, you say that was Fen'Harel? I mean, the real Fen'Harel? That's what I've been told. But right now, he goes by Solus. And, sorry, the things that got out, the big scary ones, that was Gilnane and Elgrinnon? Are you okay? You sound a little flustered. Oh, you know, just finding out that three of my gods are out there trying to end the world. Why wouldn't I be okay? Na pewno będzie dobrze, na pewno będzie dobrze. Coś na to zaradzimy. Jakiś drewno twardzielowe. Co, drewno dla twardzieli? To raczej nie doskoczę, nawet gdyby tam coś miało być. A nie, nie ma raczej takiej opcji. Można wejść. Okej. Okay. Coś tu jest? Nie. Tu za to coś jest. I wonder how they died. Even mages have trouble with the artifacts here. They expect them to work like, you know, normal magic. But they're different. The magic's more alive somehow. Dobra, dlaczego to są takie motyle? Przeczytajmy może to, o co chodzi. Wyblakła wiadomość, oddaliliśmy ducha archiwum uzurpatora. Wbrew naszym przypuszczeniom nie jest to dzieło straszliwego wilka. Można się domyśleć, kto za tym za nim stoi. Usunięcie go może być ryzykowne, podobnie zresztą jak pozostawienie. Czekam na rozkazy, lordzie Elgarnanie. Kapitan Atnerel. O nie, nie da się tego przechodzić, nie mogę zrobić. Widok ładny. Ale lecę dalej. Pewnie będzie, że czegoś nie pomijam po drodze. Nikt nic nie wiadomo. Ścieżki, nie ścieżki, a... Potem się człowiek dowie, że magiczny mistrz wiedział, że został i nikt go nie wyłowił. Przywal mu tam. Another sexual construct. We'll have to take it down. Nie. Okay. See you now. But watch out. Whenever you see one, there's more nearby. Dobrze wiedzieć. Never gets old. Can anything here tell us what that artifact is? I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. Dobra, jak rozumiem, to tutaj trzeba otworzyć te drzwi, podnieść kryształ, zanieść tutaj, przejść dalej i pójść dalej, jeśli chodzi o rozgrywkę. Ale to w kolejnym odcinku, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Dajcie znać w komentarzach, jak w ogóle wam, jeżeli sami nie ogrywacie,
na chwilę obecną podoba się ta gra. Do usłyszenia!